Cześć, witajcie. Jak mniej więcej co pół roku zapraszam Was na recenzję gamingowego smartfona od ZTE, czyli Nubi Red Magic. Tym razem smartfonik ma oznaczenie 8S Pro, czyli producent nam dość dobitnie daje do zrozumienia, że jest to tylko ewolucja poprzedniego modelu, czyli 8. A skoro ewolucja, no to wielkich rewolucji w dziedzinie designu nie ma. Smartfon zachował charakterystyczną formę poprzednika, czyli ma prostą, kanciastą, taką z grubsza ciosaną, ale jednocześnie dosyć ciekawą i charakterystyczną obudowę. Jak widzicie, tym razem na tyle znalazł się taki fajny wzór z kręgami koncentrycznie rozbiegającymi się od wentylatorka, bo oczywiście Nubia, jak to Nubia, do gamingowego telefonu pakuje wysokoobrotowy wentylatorek. Forma charakterystyczna, oczywiście są po bokach wloty do wspomnianego układu chłodzenia z wentylatorkiem, zatem niestety smartfon nie jest wodoszczelny, ma za to dodatkowe dotykowe triggery dla graczy, ma też wygodny suwaczek przeznaczony do włączania trybu growego. O nim za chwilkę. Jeżeli chodzi o jakość wykonania obudowy, naprawdę nie mam się do czego przyczepić. No oczywiście poza tym, że tył akurat w tej wersji czarnej, to jest w sumie najbiedniejszy wariant tego smartfona, bardzo szybko się brudzi. Na szczęście producent dodaje do niego pokrowiec, porządny pokrowiec tworzywa. Warto ten pokrowiec założyć, wtedy te ślady paluchów może będą trochę mniej widoczne, ale samo wykonanie jest, mogę to śmiało powiedzieć, na miarę klasy premium, chociaż telefon nie jest z tej kategorii pod względem ceny, natomiast wykonano go naprawdę porządnie i solidnie. Ramka jest z metalu, całość jest dobrze złożona i tak naprawdę jedynym, na co faktycznie mogę ponarzekać, no to jest ten brak wodoszczelności. Oczywiście telefon możecie kupić jeszcze w wersji srebrnej, dużo bardziej efektownej i najefektowniejszej z przezroczystymi pleckami. Oczywiście ta jest niestety najdroższa, ale za to oferuje najbogatszy zestaw pamięci. Bo ten, który mamy w tej czarnej wersji, to jest taki troszeczkę biedny. 12 plus 256 giga w gamingowym smartfonie wrażenia raczej już wielkiego nie robi. Wielkie wrażenie zrobi za to porządny wyświetlacz. Przede wszystkim prawie że bezramkowy. Ramka jest oczywiście, ale bardzo subtelna, a co najważniejsze symetryczna. Nie ma tu podbródka szerszego na dole. Są oczywiście delikatne różnice w szerokości tych ramek, ale są one liczone na ułamki milimetra, zatem tak na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że ramka jest symetryczna. No i co ważne, jak widzicie, ekranu nie szpeci żadna dziurka na aparat do selfie, żaden notch. Ekran to po prostu piękny, duży, 6,9-calowy prostokąt, który w dodatku ma bardzo porządną rozdzielczość. 1116x2480 pikseli. No i trochę mało imponującą częstotliwość odświeżania obrazu, sięgającą 120 Hz. Tutaj wcześniejsze modele Nubi podchodziły nawet pod 165 Hz, ale wtedy miały aparat do selfie na rameczce. Zatem nie był to aparat podekranowy i coś mi się wydaje, że właśnie dlatego tutaj mamy tylko 120 Hz, bo ma to jakiś związek z wyświetlaczem, który znajduje się nad aparatem. A jak widzicie, nawet po bliższym przyjrzeniu się ciężko ów aparat do selfie wypatrzeć pod tym ekranem i bardzo dobrze, bo wygląda to mega efektownie, a najwyraźniej gamerzy selfiaków nie robią, no bo jakość tych selfiaków jest ciągle taka sobie, ciągle te podekranowe aparaty fotograficzne, chociaż już jest ich druga generacja w Nubi, no robią te zdjęcia mało nadzwyczajne. Ale sam ekran jest przegenialny, bardzo jasny, bardzo kontrastowy, świetnie pokazuje kolory, ma doskonałą czerń, tu naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Ekran doskonale sprawdza się nawet przy dużym nasłonecznieniu. Bardzo dobrze działa też podekranowy czytnik linii papilarnych, który jest umiejscowiony niemalże, jak dla mnie, perfekcyjnym miejscu. Idealnie mój palec ląduje na tym czytniku, a sam czytnik działa pewnie i zadziwiająco szybko jak na podekranowy czytnik linii papilarnych. Oczywiście jest też rozpoznawanie twarzy tradycyjnie, korzystanie z niego w przypadku, kiedy to jest proste rozpoznawanie za pomocą tylko przedniego aparatu. Odradzam, lepiej korzystać z palucha, szczególnie, że tak jak powiedziałem, tutaj mamy ten czytnik naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Podobnie zresztą
zresztą jak całą resztę ergonomii, aczkolwiek w tym smartfonie napotkamy rozwiązanie, za którym ja bardzo nie przepadam, mianowicie przyciski głośności znajdują się po przeciwnej stronie co włącznik, no i czasem odblokowując telefon, niechcący sobie zmieniam głośność, nie potrafię się do tego przyzwyczaić i już. Tak mam, ale same przyciski są położone również w dobrych miejscach, aczkolwiek tutaj też musicie o tym pamiętać, odrobinkę niżej niż typowo, bowiem nad nimi znajdują się wyloty układu chłodzenia, o których już wspominałem, przez to te przyciski musiały zjechać troszeczkę w dół, ale telefon jest na tyle duży, że klawisze nadal można uznać za położone niemalże idealnie. Niemalże idealny jest też w tym smartfonie akumulator. Telefon jest duży, no i baterię też ma całkiem dużą, bo 6000 mAh, czyli ciutkę więcej niż te typowe 5000, które spotykamy w większości smartfonów sprzedawanych obecnie. I dzięki temu ten telefon może pracować dłużej. Oczywiście wiadomo, gracze obciążają smartfon, układ chłodzenia swoje zażera. Są tu oczywiście obowiązkowe dla gamingowego smartfona podświetlenia LED-owe na obudowie, które też tam trochę energii potrzebują, ale oczywiście wszystko to można podłączać, nie trzeba z tego korzystać. W roli normalnego, nie gamingowego smartfona, ta Nubia bez problemu wytrzymuje 2 pełne dni i nie jest to dla niej żaden wysiłek. Nie musimy ograniczać jasności ekranu, nie musimy strasznie kombinować z wyłączaniem modułów łączności, pozycjonowania i tak dalej. Nie, nic z tego nie trzeba robić. Po prostu wyciągamy ten telefon z kieszeni i tak jak on jest, tak te 2 dni pociągnie. Naturalnie, jeżeli nie upalamy go grami, no bo wiadomo, jeżeli sobie zaczniemy grać, no to ta bateria zdechnie szybciej, ale i tak wytrzyma całkiem długo. Co ważne, jest szybkie ładowanie i kostkę dostajemy w zestawie. Ładowarka mam od 65 W, to zdecydowanie mniej niż ładowarka dostarczana z tym modelem na rynek chiński, ale cóż, widocznie Nubia troszeczkę może przycebuliła na certyfikatach i dlatego mamy słabszą ładowarkę. W każdym razie ta ładowarka napełni tą baterię o pojemności, przypomnę, 6000 mAh w nieco ponad pół godzinki, ale już 15-minutowe ładowanie nabije baterię do połowy, czyli jest całkiem nieźle, chociaż nie oczywiście jakoś mega imponująco, są szybsze telefony pod tym względem, natomiast tu jest, powiedzmy, po prostu bardzo przyzwoicie. Zabrakło tu niestety indukcji, ale za to jest coś, co gracze docenią zdecydowanie bardziej, mianowicie bypass ładowania. O co tu chodzi? Chodzi o to, że po podłączeniu ładowarki do tego smartfona cała energia idzie wprost do zasilania urządzenia, pomijając baterię. Chodzi o to, żeby urządzenie się mniej nagrzewało, no bo wiadomo, telefon sam z siebie pracując wydajnie grzeje się. Do tego podczas ładowania akumulatora też się wydziela ciepło, więc będzie tego ciepła jeszcze więcej, czyli będzie co? No tak, będzie trotling. I właśnie po to jest ten bypass ładowania. Oczywiście odpowiednią opcję należy włączyć w menu ładowania, bo domyślnie telefon ładuje się w typowy sposób. Jak przystało na telefon growy, Nubia zadbała o dźwięk. Oczywiście podczas rozmowy też jest bardzo dobra jakość dźwięku, tutaj nie ma to tamto, ale oprócz tego mamy mini jacka i mamy prawdziwe, porządne, stereofoniczne głośniki, które grają po pierwsze głośno, po drugie czysto, po trzecie nawet całkiem przyjemnie. Oczywiście, jeżeli lubicie muzykę, to nie słuchajcie jej na smartfonowych głośniczkach, bo to jest moim zdaniem świętokradztwo, ale do odtwarzania dźwięków z gier te głośniki nadają się naprawdę świetnie. Tyle, że musicie pamiętać, aby ich nie przysłonić dłońmi, kiedy trzymacie telefon poziomo, czyli tak jak do grania. Jak wspomniałem, jakość dźwięku podczas rozmów jest znakomita i w ogóle, jeżeli chodzi o komunikacyjną stronę tego telefonu, nie mam na co narzekać. Wszystko jest takie, jak być powinno, czyli po prostu działa, robi swoje i robi to dobrze. Testując Nubię, zwykle zżymam się nad ich interfejsem. No i oczywiście jest po staremu, czyli tłumaczenie bardzo kulawe, wielu opcji nie przetłumaczono, inne przetłumaczono błędnie, czyli na przykład w aparacie nie mamy fokus, tylko skupiać. Oczywiście jest nieśmiertelne, poklatane w czasie, czyli zapis poklatkowy. Tego niestety nie poprawili, natomiast sam interfejs moim zdaniem staje się mimo wszystko coraz lepszy, bo, moi drodzy, Nubia go oczyściła z chińskich naleciałości. Czyli interfejs jest taki, jak my tutaj w Europie lubimy, bez zbędnych dodatków, bez mnóstwa preinstalowanych reklamowych, często niepotrzebnych apek. Dostajemy w zasadzie tylko to, co najpotrzebniejsze, a sam układ interfejsu sprawia wrażenie całkiem dobrze przemyślanego i poprawnie ułożonego. Tu żadnych niespodzianek, najmniej na to w menu ustawień, nie będzie. Poza tym, że oczywiście co chwila będziecie mieli polew z tego tłumaczenia, bo
tak jak powiedziałem. Ktoś tam w Nubii chyba czegoś nie potrafi i wygląda to tak, jakby było to jakimś bardzo marnym elektronicznym translatorem przetłumaczone. Oczywiście większość rzeczy jest zrobiona poprawnie, ale mimo wszystko są potknięcia, których moim zdaniem już dawno być nie powinno, bo kochani, to jest już 11, jak dobrze policzymy, generacja gamingowej Nubii, a błędy jak były, tak dalej straszą. Ale żeby nie było, że jakoś Polaków strasznie w Nubii nie lubią, to tłumaczenie na język angielski jest równie kulawe i równie dużo błędów niestety tam się znajduje. Także przełączenie na angielski poprawia sprawę tylko nieznacznie. Tak jak już wspomniałem, interfejs żadnymi strasznymi wynalazkami Was nie zaskoczy, poza dodatkowym menu dla graczy, które działa wyłącznie w pozycji horyzontalnej i które uruchamiamy wspomnianym już przeze mnie wcześniej przełącznikiem na bok obudowy. Aktywacja tego menu pozwoli Wam na przykład przyjrzeć Wasze statystyki growe, ile graliście, w jakie gry i tak dalej, ale oczywiście mamy też różne przydatne opcje, możemy sobie tam zarządzać i działaniem wentylatora, i działaniem triggerów na boku obudowy, i ustawieniem powiadomień, możemy sobie część powiadomień na przykład w ogóle wyłączyć, żeby nam nie przeszkadzały w graniu. Generalnie znajdziecie tam różne opcje związane wyłącznie z gamingową stroną tego telefonu, no i oczywiście, jak to u Nubii, znajdziecie też potknięcia w tłumaczeniu. I w zasadzie interfejs byłby całkiem fajny, gdyby go po prostu lepiej przetłumaczono. Ale z drugiej strony jest to jakiś tam wyróżnik tych smartfonów na rynku i przynajmniej mam się z czego pośmiać, jak testuję telefon. Nie jest dzięki Nubii na pewno nudno. Na temat wydajności nie będę się znacząco rozwodził, no bo wiadomo, to jest smartfon dla graczy, czyli musi być topka, topki i rzeczywiście ten smartfon jest potwornie wydajny. W środku znajdziemy podkręconego Snapdragona 8, czyli to jest taki Snapdragon, jaki trafił do tegorocznych Samsungów Galaxy S, czyli ten wzmocniony, troszeczkę podkręcony na zegarze. Do tego mamy oczywiście szybkie pamięci. Tak jak powiedziałem, w najbiedniejszej wersji 12256, jeżeli stać Was na mocniejszą, to zdecydowanie warto chyba dopłacić do większego RAMu przynajmniej. Oczywiście jest też wirtualny RAM, który sobie trzeba włączyć w ustawieniach dodatkowo. Oczywiście jak to wirtualny RAM, korzyści z niego też są raczej wirtualne. Nie zauważyłem po jego włączeniu różnicy w płynności działania tego telefonu. Benchmarki również raczej niczego wielkiego nie pokazały. Oczywiście wyniki w benchmarkach są absolutnie topowe, tutaj nie ma to tamto. I co ważne, telefon nie grzeje się za nadto. Oczywiście robi się dobrze ciepły, kiedy go zapędzimy do roboty, ale nie jakoś tam strasznie. Te temperatury nie są dokuczliwe. Oczywiście musicie pamiętać, że układ chłodzenia tutaj jest aktywny, więc powietrze ciepłe jest wydmuchiwane z obudowy przez otwory na bokach. No i tutaj może to troszeczkę dokuczyć, jak Wam taka ciepła suszarka dmucha na palce. Wentylator, jak chodzi na obroty, no to niestety przy graniu w ciche tytuły, nazwijmy to, będzie nam przeszkadzał, bo jednak ten szum jest wyraźnie słyszalny. Niemniej wydajność naprawdę nie pozostawia absolutnie niczego do życzenia. Throttling jest, ale nie jakiś tam straszny i występuje dopiero po naprawdę już solidnym nagrzaniu się telefonu. Zatem jest ciepło, ale jest też piekielnie wydajnie i oczywiście tutaj myślę, że żaden gracz zawiedziony możliwościami tej Nubii nie pozostanie. Wygląda na to, że gracze raczej rzadko fotografują, no bo Nubia tutaj zastosowała dokładnie te same aparaty, co w poprzednim modelu, czyli mamy 64 plus 8 szerokokątny plus dwójeczkę do makro, nic wielkiego. Z przodu natomiast jest, jak już wspomniałem, ciekawy 16-megapikselowy aparat podekranowy i może od niego zacznijmy, bo to jest w sumie najciekawsza sprawa. Tak jak widzicie, aparatu nie widzicie. Widać go dopiero, kiedy zaczynamy robić selfiaki, czyli kiedy go włączymy. Tu pod tym względem odwalono dobrą robotę. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć, no to cóż, nie są złe, ale no nadal tym selfiakom spod ekranowego aparatu trochę brakuje do tych robionych klasycznymi, czyli widocznymi aparatami do selfie. Tutaj powiedzmy pod tym względem wielkiej rewelacji nie ma, więc potraktujmy to raczej jako ciekawostkę i raczej róbmy zdjęcia wyłącznie w dobrych warunkach oświetleniowych. Po zmroku, no niestety robi się już kasza, robi się już ziarno, a do tego jeszcze jak znajdzie się w polu widzenia jakiś jaśniejszy punkt, to widzimy morkę, taką charakterystyczną mozaikę, wynikającą po prostu z tego, że nad aparatem jednak znajduje się matryca wyświetlacza. Ale z drugiej strony czasem może to dać nawet dosyć ciekawe efekty na fotkach.
A pozostałe zdjęcia jakie są? No cóż, te robione głównym aparatem w zasadzie wiele do życzenia nie pozostawiają. W dzień są znakomite, w nocy ciutkę gorsze, ale też jeszcze całkiem oglądalne. Jeżeli chodzi o aparat szerokokątny, no to oczywiście ustępuje możliwościami głównemu. W dzień oczywiście jak cię mogę, natomiast w nocy no to już raczej używajcie tylko i wyłącznie głównego aparatu szerokokątny, sobie możecie darować. Jeżeli chodzi o aparat do makro, no to cóż, jest, robi swoje 2 megapiksele, więc cudów tutaj nie będzie, ale ogólnie jest nie najgorzej. Interfejs aparatu też byłby fajny, jakby wreszcie ktoś przyłożył się do tłumaczenia, bo menu aparatu naprawdę jest bardzo bogaty, tam jest mnóstwo dodatkowych trybów, jakieś artystyczne zdjęcia, możecie się przerobić na animowanego Azjatę również. Jest naprawdę się czym pobawić w tym aparacie, no tylko najpierw pośmiejecie się nad tłumaczeniem. Jeżeli chodzi o filmowanie, no to jest niestety tak sobie. Ostrość, kolory, stabilizacja, dźwięk, to wszystko jest ok, natomiast płynność obrazu pozostawia sporo do życzenia, a przednim aparatem to nawet nie próbujcie filmować, bo nie dość, że obraz jest kiepski, to jeszcze rozjeżdża się z dźwiękiem. Z takich drobniutkich ciekawostek to jeszcze podpowiem, że Nubia troszeczkę zgapiła również od Motorola, bo można sobie włączać latareczkę gestem, dokładnie jak w Motkach, ale akurat tu cieszę się, że to skopiowali, bo to jest świetne rozwiązanie i ja je strasznie lubię. Nubia Red Magic 8S Pro jest w europejskiej dystrybucji. Możecie ją sobie zamówić, jak się nie boicie, z europejskiego sklepu Nubi. I do wyboru macie dwie, choć tak naprawdę trzy wersje tego telefonu. Taką bazową w smutnej czerni 12256, która kosztuje, moi kochani, 650 dolków, co daje na dzień dzisiejszy niecałe 2700. Później możecie wybierać między dwoma wariantami z pamięciami 16 plus 512. I oczywiście, jeżeli możecie sobie na nie pozwolić, to ja zdecydowanie rekomenduję. Możecie kupić taki ze srebrnymi, nieprzezroczystymi pleckami albo z czarnymi, przezroczystymi. Ten jest najdroższy, aczkolwiek od tego średniego różni się tylko właśnie wykonaniem tyłu obudowy. I te wersje, o których wspomniałem, to odpowiednio 780 albo 800 dolarów, czyli przeliczając na nasze jakieś tam 365 względnie 3240. I generalnie, jeżeli macie poprzednią Nubię, czyli Red Magica 8 Pro, to ten model możecie sobie darować, poczekajcie na 9, bo może w kolejnej generacji Nubia wreszcie ogarnie tłumaczenie interfejsu, może dadzą lepszy aparat, a może jeszcze jakieś inne hopsztosy zrobią. W każdym razie, jeżeli byłby to wasz pierwszy telefon z tej stajni, to przygotujcie się na niezły ubaw z tłumaczeniem interfejsu, przygotujcie się na to, o, bo o tym też nie powiedziałem, wyleciało mi z głowy, a to też dla wielu będzie istotne. Google Wallet na razie na tych smartfonach nie działa, ale może to się zmieni po aktualizacji, miejmy nadzieję. Przygotujcie się na to, że ten smartfon naprawdę będzie przyciągał wzrok, będzie wyjątkowy. Raczej nie szybko traficie kogoś, kto będzie miał taki sam smartfon wśród waszych znajomych. Możecie się cieszyć w tym smartfonie świetnymi głośnikami i świetnym wyświetlaczem oraz świetną wydajnością. Nie będziecie narzekać na drobiazgi w rodzaju czytnika linii papilarnych i w sumie na jakość zdjęć robionych tylnym aparatem też chyba nie będziecie narzekać, natomiast selfiaki musicie pamiętać, że pozostawiają jednak sporo do życzenia. Być może trochę będzie was wkurzał szum wiatraczka, kiedy pracuje na pełnych obrotach, bo on się kręci aż do 20 tysięcy obrotów. Czyli suma summarum, jest to całkiem niegłupi i nie jakoś straszliwie drogi sposób na posiadanie unikalnego, bardzo wydajnego smartfonu, który pod wieloma względami jest po prostu bardzo dobry, natomiast ma swoje pewne niedociągnięcia. No i o ile te niedociągnięcia przełkniecie, to na pewno będziecie z tego telefonu zadowoleni. Nie jest to wybór oczywisty, nie jest to oczywiście wybór perfekcyjny, ale wydaje mi się, że ceny tego urządzenia są na tyle korzystnie skalkulowane, że miłośnicy mobilnego grania mogą go brać pod uwagę jako tańszą, no oczywiście też nieco gorszą alternatywę dla chociażby gamingowych Asusów. I to chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć o tym urządzeniu. Zatem dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!